Szok nim dowierzenia. Jasnowic Jackowski wypowiedział się na temat użycia przemocy przez policję w stosunku do bezbronnej, niewinnej kobiety, co miało miejsce ostatnio w jednym z miast w Polsce. Co na ten temat sądzi Jasnowic Jackowski? Dzisiaj przedstawi jego słowa, jego wizje, przepowiednie. Czy to tak naprawdę zapoczątkuje zmiany w Polsce, tak że. Właśnie tak będzie tutaj służba porządkowa traktować obywateli, no bo to były szokujące, praktycznie zdarzenia, które wszyscy mogliśmy zobaczyć. Nagrania wideo trafiło przecież do internetu, do telewizji. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu też jestem ciekaw Waszej opinii, żebyście pisali w komentarzach co na ten temat sądzicie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na krzywdzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, ostatnio pojawiło się nagranie wideo w jednym z miast, to chyba był Głogów, tak, czy po prostu Gorzów Wielkopolski, misza z tym, jakie to było miasto, jedno z miast praktycznie w Polsce, gdzie policja bardzo brutalnie interweniowała w stosunku do jednej kobiety, tak, tutaj policjant chwycił ją, znaczy uderzył Ją pałką w uda, potem ją chwycił praktycznie tutaj za szyję, obalił ją na ziemię. No, wyglądało to po prostu przerażające, bo kobieta sama praktycznie tam kilku czy kilkunastu policjantów no i takie użycie tutaj siły. No i jakby tutaj właśnie Polacy mówią w ten sposób, a co robiła na przykład policja w momencie, kiedy kibice wychodzili na ulicę, kibice na przykład nie mieli maseczek, kiedy zbierali się w grupach, a wiadomo, że do pięciu osób można się spotykać, wtedy policja nie interweniowała, tylko stała z boku, przyglądała się takiej sytuacji. A tu faktycznie użycie siły w stosunku do tej kobiety. Oczywiście tam policja potem tłumaczyła, że ta kobieta tam wyzywała, czy po prostu miała określenia w stosunku do policji i tak dalej. Ja już nie chcę wchodzić po prostu w szczegóły. Nie jestem tutaj śledczym, żebym analizował. Fakt faktem jest taki, że po prostu kobieta była tam sama nie miała nic, żadnego przedmiotu praktycznie w ręku, nic nie robiła, może rzeczywiście po prostu miała, coś mogła mówić, tak, no natomiast czy to po prostu jakby dawało jakby legitymację, możliwość, żeby policjant w, tak, w taki sposób brutalnie postępował w stosunku do tej kobiety, no nie, tak, absolutnie to jest skandaliczne zachowanie, według mnie tak nie powinien po prostu postąpić funkcjonariusz w stosunku do tej kobiety bezbronnej, niewinnej, gdzie niejednokrotnie widzieliśmy gorsze sceny tak protestujących, wtedy policja nie interweniuje, nawet jak na przykład protestujący rzucają różnego rodzaju właśnie tutaj rzeczami w policję, to wtedy policja stoi tylko broni na przykład dostępu jest kordon no to w przypadku, w stosunku do jednej kobiety, taka brutalna interwencja tak, właśnie miała miejsce, no ja rozumiem, że jeżeli po prostu są tłumy, to też jest jakby kwestia psychologii tłumu, policja woli stać z boku niż interweniować, bo to mogłoby spowodować jeszcze większe zamieszki no ale sam fakt jakby w dzisiejszych czasach, tak, jakby po prostu postępowanie, no, czy policja ma w ten sposób postępować w stosunku do kobiety, no jeszcze potem policja oczywiście tłumaczyła przedstawiciele policji Policji, tak, rzecznicy, że no nie, policja postąpiła dobrze, i tak dalej, że ta kobieta po prostu zachowała się tam jakieś agresywnie, czy jakieś słowa wypowiadała pod, pod kątem policji. Mówię, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły jakby tej sprawy, tak, nie jestem śledczy. Natomiast no wszyscy widzieliśmy, tak, e, praktycznie tutaj to e, postępowanie tego fun funkcjonariusza policji. No właśnie, Jasnojc Jackowski powiedział w ten sposób, że to jest tragi farsa, tak, na temat właśnie tego użycia przemocy wobec kobiety przez policję, że to jest tragi farsa. Tak mówi tutaj Jasnowidz Jackowski. Zresztą Jasnowidz już tutaj, kiedyś pamiętam taką, przedstawiałem taką wypowiedź Jasnowidza, bo mówił w ten sposób, że jak policja na przykład interweniuje, to nie zawsze miała po prostu zakryte usta, tak? Jeszcze to było na początku koronawirusa w Polsce, bo teraz jest ustawa, to wiadomo. Teraz chyba nawet policja ma maseczki, dostali przydział służbowy, dostali praktycznie tak z komendy głównej policji, każdy policjant otrzymał maseczkę, jakby napisał też logo policja i tak dalej. No, także właśnie Jasnoid Jackowski tutaj zastanawiał się tak, że praktycznie policja mogła dokonywać interwencji, jak nie miała tej maseczki. Były takie nagrania, filmy, wideo w internecie, a na przykład ludzie musieli mieć te maseczki. No teraz to się zmieniło, bo w większości policjanci mają te maseczki, no to trzeba powiedzieć po prostu tak. To też nie jest tak, że dzisiaj dokonują interwencji, czyli są patrole bez tej maseczki. A tutaj, tak samo tutaj, że mówi Jasnojcacki, że to jest tragi farsa, jeśli chodzi o to zachowanie policji. Ja w żaden sposób nie chcę powiedzieć, że ja tutaj jakby rozgrzeszam tą kobietę, jeżeli ona postępowała źle. No to wiadomo, policja ma swoje po prostu jakby możliwości ukrania tej kobiety, ale czy zastosowanie aż takiego, czyli tak uderzenie pałką faktycznie w uda, w nogi, następnie chwycenie tutaj za szyję, za kark, e, obalenie na ziemię, czy to jest adekwatne jakby użycie siły w kontekście do zagrożenia? O to mi chodzi, tak? E, bo my też nie możemy tutaj prowadzić anarchii, że po prostu ludzie wyjdą, będą sobie protestować, rzucać policji i tak dalej. No taka sytuacja nie może mieć miejsca jakieś tutaj sytuacje niebezpieczne, tylko chodzi mi po prostu o kwestie tutaj tak, czy adekwatności tych, tych, tych możliwości, które użył, tak, tutaj ten policjant, czy tutaj nie było zbyt dużo siły, tak, jakby użytej właśnie przez tego policjanta, czy nie można było tego w jakiś inny sposób jakby rozwiązać. No ja nie prowadzę szkolenia dla policjantów z prewencji, więc ciężko mi powiedzieć, tak? Tak powiedziałem, bo niektórzy mówią, no a co w przypadku, kiedy policja na przykład ma do czynienia z kibicami, kibice zachowują się w sposób, no niecy, cy, niekulturalny, tak? I wtedy policja spoj, stoi tylko z boku, przygląda się. No to tak powiedziałem, to jest kwestia też psychologii tłumu, oni się boją interweniować, żeby nie rozruszyć, rozjuszyć faktycznie tego tłumu jeszcze bardziej, żeby nie była jeszcze większa eskalacja, albo na przykład jakieś są protesty, czy manifestacje po tym, jak ludzie Zbierają się pod komisariatem policji, to no to stoją po prostu policjanci z bezpieczeństwa. E, mogliby teoretycznie spisywać, wystawiać mandaty, nie robią tego na przykład. Tak samo teraz jest kwestia tego, że możemy się zbierać, ale do tam czterech czy pięciu osób. Często są po prostu z zbiorowiska, gdzie jest więcej tych ludzi. No i nie zawsze po prostu policja korzysta z tego na przykład przepisu, nie wlepie mandatu czy nie każe ludzi, którzy zbierają się powyżej pięciu osób, a na przykład idzie grupka jakichś młodych ludzi, nastolatków, są w czterech czy w pięciu czy tam w sześciu w sześć osób i zaraz zostaną spisani czy otrzymują mandat ze strony policji, tak czyli z jednej strony mówimy, prawo jest równe dla każdego, z drugiej strony, no, różnie one są egzekwowane. No, oczywiście, no, to jest tak sama sytuacja, jak w przypadku mandatu, mandatu drogowego, tak, ktoś przekroczy prędkość, policjant może taką osobę zatrzymać, upomnieć, a może po prostu zatrzymać i wlepić mandat, no, też jest jakby e, możliwość, jakby, e, jakby dowolność stosowania tego przepisu przez policjanta, tak, e, natomiast, no, właśnie, y, czy tak e, rzeczywiście powinno być, jeśli chodzi o zachowanie tego policjanta w stosunku do tej kobiety, bo to jest jakby kwestia precedensu, tak? Nawet to nie chodzi o kwestię, żeby skupić się dokładnie na tym jednostkowym przypadku, chociaż on jest bardzo ważny. No bo jeżeli na przykład będą mieć miejsce protesty kobiet, strajki kobiet, tak miały miejsce w poprzednim roku, jeżeli policja będzie w ten sposób postępować z kobietami, które będą strajkować, no to jest to przerażająca sprawa. Jest to absolutnie klęska państwa polskiego, tak, które jeżeli tak policja będzie właśnie interweniować, zachować się w stosunku do protestów kobiet. No na razie są, jest bardzo dużo osób zakażonych koronawirusem wirusem. Polska walczy z trzecią falą koronawirusa. Natomiast, no, kto wie, czy czasem po prostu te strajki kobiet znowu nie nastąpią, nie będą mieć miejsca na ulicach, tak? No i wtedy, jeżeli policja ma w ten sposób interweniować, jest to co najmniej dyskusyjne. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jestem ciekaw waszej opinii, waszego zdania. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.